Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku tego odcinka chciałbym powitać nowych słuchaczy na tym kanale. Zachęcam do subskrypcji, do obserwowania nas stale. Ze mną jest dzisiaj pan profesor Krzysztof Fedorowicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa. Ostatnie wybuchy walk między Armenią a Azerbejdżanem. Mieliśmy starcia na granicy kirgisko-tadżyckiej. Oczywiście Azja Środkowa, która w pewien sposób też widzimy to na przykładzie Kazachstanu. To jest zbieg okoliczności, że właśnie w trakcie trwającej wojny na Ukrainie, konfliktu na Ukrainie, wrze przede wszystkim w tym regionie świata, wrze na Kaukazie, wrze w Azji Środkowej. Pytanie, czy to ma związek też może ze słabnącą pozycją Rosji? Tak, to oczywiście ewidentnie ma związek z tym, że pozycja Rosji na całej tej przestrzeni poradzieckiej jest już jakby coraz mniejsza. No, pan tutaj powiedział o tej wojnie, o tych starciach zbrojnych miesiąc temu na granicy Armenia-Azerbejdżan. No to ewidentnie pokazuje, że Rosja na przestrzeni poradzieckiej nie jest już tą Rosją, która była przed wojną, która miała te konflikty zamrażać, wyjaśniać, stabilizować. Już takiej roli Rosja nie odgrywa. Prosty przykład właśnie, Azerbejdżan zaatakował miesiąc temu Armenię, nie Górski Karabach, tylko Armenię, i Armenia będąca w sojuszu z Rosją poprosiła o pomoc, no i tej pomocy nie otrzymała. Przez dwa dni były ciężkie walki, zginęło prawie 200 osób po obu stronach, duże straty materialne. Pokazuje to, że Rosja już nie jest w stanie wypełniać tego swojego takiego, takiej roli, takiego żandarma, jak kiedyś to można było powiedzieć. To, co pan mówił w Azji Centralnej, te starcia między Kirgistanem i Tadżykistanem, to też po pierwsze nie jest nowość. Te kwestie już rok temu, one też tam już zaczynały nabrzmiewać. Jest to jakby zaszłości związane z kształtowaniem granic. Tam na terenie właśnie Kirgistanu mamy kilka enklaw tadżyckich, uzbeckie, i te kwestie już kilka lat temu dawały się we znaki. Tam rok temu doszło też do dużej strzelaniny i do dosyć dużych problemów. No, doszło do tego stopnia, że nawet prezydenci tych państw tam się spotykali w tych enklawach i regulowali te problemy. Wydawałoby się, że wszystko już jest uregulowane, jednak okazało się, że nie, że wystarczy jakaś tam drobna iskra i to wszystko zostaje podpalone i toczy się jakby swoim życiem. A Rosja, czy jest, czy nie ma, nie odgrywa, myślę, że w tej chwili w rejonie tamtym tych enklaw większego znaczenia. Jeżeli porządek świata dotychczas w tym i na Kaukazie, i w Azji Centralnej gwarantowany był przez Moskwę, po tej korekcji, bo właściwie to jest proces, który trwa, kto będzie gwarantować i pokój, i bezpieczeństwo? No to jest dobre pytanie, ciężko odpowiedzieć na to, kto będzie gwarantował. Dzisiaj możemy powiedzieć, kto nie będzie gwarantował tego pokoju. Zmienia się geopolityka Kaukazu. Do tej pory Kaukaz Południowy no, był jednoznacznie postrzegany jako terytorium, czy miejsce, strefa interesów Rosji. Dzisiaj już nie do końca tak możemy powiedzieć. No weźmy chociaż pod uwagę Azerbejdżan od czasów wojny w Górskim Karabachu w roku 2020. No nie możemy powiedzieć, że Azerbejdżan lokuje się w tej strefie wpływów rosyjskiej, no bo tutaj Azerbejdżan ma innego patrona, to jest Turcja. Gruzja też no ciężko w ogóle dzisiaj Gruzję sklasyfikować, jaki to jest kraj, no bo z jednej strony widzimy, że Gruzja aspiruje tutaj do Unii Europejskiej, do NATO, chociaż z drugiej strony jakby nie ma takiego odzewu, jaki by był potrzebny. A z kolejnej strony widzimy, że tej całej sytuacji związanej z wojną na Ukrainie, no Gruzja nie wprowadziła sankcji na Rosję, a dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w ciągu kilku dni ponad 100 tysięcy Rosjan uciekło do Gruzji przez jedno, podkreślam, jedno przejście graniczne, tak, na wysokości prawie 2000 metrów. No i zostaje nam jeszcze Armenia, która jest w zasadzie w sytuacji, w
której, no ja nie zazdroszczę temu krajowi, bo oni w zasadzie musieliby od nowa ustalić priorytety tego państwa. Kraj, który no, zaczyna się, nie chcę powiedzieć, że rozpadać, ale kraj, w którym jest też polityczne wrzenie, niezadowolenie z obecnych władz. Te władze próbują dogadać się z Azerbejdżanem i z Turcją, podpisać traktat pokojowy, to nawet były propozycje otwarcia granicy z Turcją, wprawdzie tylko dla obcokrajowców, ale jednak. Ale to nie, tu działa prawo pięści, prawo siły, kto jest silniejszy, ten po prostu zdobywa więcej terytorium. Także to, co jeszcze kilka lat temu było, że Rosjanie byli traktowani jako coś, co stabilizuje, no dzisiaj na naszych oczach to się kończy. Ja chociażby podam przykład z własnych jakby tutaj pobytów, no to w Górski Karabach. Rok temu byłem na właśnie pograniczu Armenii i Górskiego Karabachu, tam gdzie w tej chwili były te walki. Miałem taki projekt dotyczący uchodźców z Górskiego Karabachu i wówczas już oni mówili, że oni nie wierzą Rosjanom, że te siły pokojowe, które znalazły się w Górskim Karabachu, część osób mówiła, nie, oni nie zapewnią bezpieczeństwa, oni są tylko we własnym interesie. No i rzeczywiście podczas nawet mojego pobytu rok temu dochodziło do wielu incydentów zbrojnych, ostrzałów. No tam był taki słynny incydent związany z zabiciem ormiańskiego traktorzysty. Czyli w jednym traktorze siedział ormiański traktorzysta i obok niego żołnierz rosyjskich sił pokojowych. No i mimo tego ten traktorzysta został zastrzelony przez żołnierza azerbejdżańskiego i to wszyscy podawali za przykład, że to Rosjanie nie ochronią Ormian. No i teraz to się potwierdza, coraz częściej w Armenii mówi się o tym, że może jednak by trzeba było zmienić tego patrona, no tylko zastanawiają się właśnie na kogo. Wspomniał pan o uciekających Rosjanach, Rosjanie uciekają również do Kazachstanu. W Kazachstanie też tutaj mieliśmy okazję, przez ostatnie miesiące wydarzyło się bardzo dużo i tutaj masowe protesty na ulicach. W jakiej sytuacji właściwie dzisiaj jest ten kraj? Bo wydaje mi się, że to już nie jest lawirowanie, ale bezpośrednie mruganie w stronę Zachodu. Myślę, że Kazachstan jest w bardzo ciekawym momencie rozwoju, dlatego że jest w tej chwili krajem takim troszeczkę stawiającym się Federacji Rosyjskiej, bo to słusznie pan tutaj zauważył, obecny prezydent Kazachstanu przecież prywatnie dobry znajomy ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergieja Ławrowa, bo razem studiowali na MGIMO. On początkowo rzeczywiście jakby kontynuował tą linię swojego poprzednika, Nursultana Nazarbajewa. Później pamiętamy, mieliśmy sytuację właśnie niepokojów, zamieszek, gdzie wręcz on poprosił o pomoc Federację Rosyjską, potępienie Nursultana Nazarbajewa i ogarnięcie tej władzy, a później mieliśmy sytuację związaną z tym, że przecież on publicznie odmówił przyjęcia rosyjskiego odznaczenia, tak, upokorzył, można powiedzieć, publicznie Putina i w tej chwili mamy taką sytuację, że Kazachstan troszeczkę zaczyna się stawiać Federacji Rosyjskiej, znaczy stawiać, no, może to jest złe określenie, zaczyna pokazywać swoją niezależność, bo proszę pamiętać, że jak się rozpoczęła wojna na Ukrainie, to krajem jednym z najbardziej jakby, który bał się tej powtórzenia tej sytuacji, to jest właśnie Kazachstan. Proszę pamiętać, że na północy Kazachstanu mamy dość liczną ludność rosyjskojęzyczną. To są nie tylko Rosjanie, bo często w tej przestrzeni publicznej mówimy, że w Kazachstanie mieszka spora mniejszość rosyjska. To nie są tylko Rosjanie. To są Polacy, to są Ukraińcy, to są przede wszystkim osoby mówiące w języku rosyjskim, które odwołują się do tej przeszłości Związku Radzieckiego, a później Rosji i to jest dosyć duże zagrożenie. Kazachstan bardzo tutaj mocno monitorował to, co się dzieje na Ukrainie. No, często słyszały się takie głosy, że następni będziemy my. Proszę pamiętać, że jeszcze kilka lat temu Putin pozwalał sobie publicznie w obecności prezydenta Kazachstanu na takie właśnie uwagi, że w zasadzie północny Kazachstan to jest Rosja. Że to kiedyś było w Rosji, że to nie jest Kazachstan, więc na takie uwagi tutaj w Kazachstanie bardzo mocno reagowano. Dzisiaj musimy też mieć świadomość, że czy pan mówił, że mrugał Kazachstan do Zachodu. Ja bym nie powiedział, czy tak do końca może do Zachodu, bo pamiętajmy jeszcze, że po drugiej stronie Kazachstanu jest inne państwo, które się nazywa Chiny. To państwo jest największym graczem i będzie największym graczem. Natomiast Kazachstan próbuje w tej chwili postawić się w sytuacji takiego właśnie głównego rozgrywającego w Azji Centralnej, bo proszę pamiętać, że zawsze w Azji Centralnej była taka rywalizacja między Kazachstanem i Uzbekistanem. No w tej chwili ewidentnie widać, że Kazachstan staje się takim numerem jeden w tej Azji Centralnej i to, co obecnie ten prezydent pokazuje, który mu mówi, że nie będzie wydawał Rosjan
którzy przyjeżdżają do Kazachstanu, że wezwanie do wojska no nie jest podstawą do wydalenia takiej osoby. Przecież publicznie mówił, trzeba się tymi ludźmi zaopiekować, musimy to jakoś załatwić, nie będziemy ich wyrzucać. No to też świadczy może troszeczkę o tym, co pan mówił, o mruganiu do Zachodu, ale też Kazachstan będzie próbował rozgrywać tą sytuację. Rzeczywiście ja tutaj wspomniałem o Gruzji, ale dobrze pan tutaj mówi, no mamy jeszcze Kazachstan, mamy jeszcze Mongolię, mamy Finlandię w trochę mniejszym wymiarze, bo tutaj są potrzebne wizy i Finlandia dosyć mocno ograniczyła to, ale rzeczywiście te kraje właśnie typu Gruzja, Kazachstan, troszeczkę mniej Mongolia, no to są kraje tej głównej emigracji tych młodych mężczyzn. Ja tylko przypomnę, że w ciągu kilku dni do Gruzji uciekło 100 tysięcy Rosjan. To jeżeli do Gruzji uciekło 100 tysięcy Rosjan, do Kazachstanu też pewnie około 100 tysięcy. No, kilka dni temu pojawiły się tutaj dane rosyjskiej służby migracyjnej, która podała liczbę 260 tysięcy osób, które w ciągu kilku dni wyjechały. To są liczby zatrważające. No, proszę sobie wyobrazić, kto będzie w Rosji pracował, kto będzie w fabrykach pracował, kto będzie, nie wiem, w różnych innych przedsiębiorstwach, no to jest straszna rzecz dla gospodarki rosyjskiej, a jeszcze dodajmy tych, którzy nie wyjechali, tylko poszli do wojska. Także tutaj jakby problemy gospodarcze Federacji Rosyjskiej no mamy murowane za kilka miesięcy. Ale w Azji Centralnej Kazachstan moim zdaniem to jest to 5 minut, I myślę, że ten prezydent obecny Kazachstanu będzie chciał to naprawdę rozegrać w sposób taki, żeby pokazać światu, że Kazachstan jest tą oazą stabilności, że jeżeli wszystko się sypie, że jeżeli ten świat poradziecki zaczyna się powoli kończyć, to my tu w Kazachstanie staramy się jednak utrzymać tą Azję Centralną w pokoju i przynajmniej postaramy się nie dopuścić do tego, żeby coś tutaj wybuchło. 5 dawnych republik ze SRS, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Uzbekistan, państwo, o których rozmawiamy często na tym podcaście. Tutaj też zasygnalizował pan profesor, że tym kandydatem do zastąpienia Moskwy w Kazachstanie jest Pekin. Chiny będą odgrywać większą rolę właśnie w Azji Centralnej i w tych wspomnianych innych państwach. Nie, one nie będą, one już odgrywają. To się już dzieje, tylko my tego może nie widzimy, bo my mamy zawsze skoncentrowanie, jesteśmy na tym świecie postsowieckim i my tego nie dostrzegamy, ale Chiny już odgrywają dużą rolę w Azji Centralnej i będą odgrywać jeszcze większe. No, proszę pamiętać, że Chiny od kilku lat posiadają swoją placówkę wojskową w Tadżykistanie, w kraju, w którym przecież jest około 7-8 tysięcy żołnierzy rosyjskich, tak? Chiny bezpośrednio dogadują się czy negocjują z Kazachstanem. Tutaj mają wspólną granicę z kilkoma państwami. Dla Chin ten rejon, no ktoś by mógł powiedzieć, no cóż dla Chin tak ludnych może znaczyć taki Kazachstan czy Kirgistan. Ale proszę zwrócić uwagę, że po stronie chińskiej mamy okręg Xinjiang. To jest ten rejon, gdzie Chińczycy mają problemy, tak, z mniejszością, z Ujgurami. Tam są problemy i chcą mieć zabezpieczoną tą flankę zachodnią, żeby tutaj od zachodniej strony sąsiedzi byli no, raczej pozytywnie usposobieni, a nie negatywnie. Więc ta rola Chin będzie wzrastała w sposób moim zdaniem bardzo duży i za 20 lat takim państwem, na którym się będą orientowały te państwa Azji Centralnej. To nie będzie już Rosja, nawet nowa, jakaś inna, ale no na pewno będą Chiny. Czy to jest również kwestie gospodarcze tutaj wchodzą w grę? Jak bardzo te Chiny ekonomicznie byłyby w stanie no też wyprowadzić z tej pułapki, rosyjskiej pułapki? Pytanie, czy Chiny też mają coś do zaoferowania? Oczywiście, no weźmy pod uwagę, że obecna Rosja, nawet jeżeli ta wojna się skończy w przyszłym roku lub za 2 lata, no to obecna Rosja pod względem technologicznym no, cofa się o 20 lat. No, te wszystkie sankcje no, powodują, że skądś trzeba brać technologię. No, skąd? No, po prostu z Chin. I tak samo te państwa tutaj, typu właśnie Kazachstan, Uzbekistan, one troszeczkę może też gospodarczo mają jeszcze związków z Turcją, no, ale Turcja nie jest takim wielkim graczem jak Chiny. Także ja uważam, że gospodarczo nastąpi całkowite przeorientowanie tych państw właśnie na Chiny, na te technologie, na te różnego rodzaju układy scalone, tą
tą całą elektronikę. Tutaj Chiny są jakby naturalnym miejscem i też do Chin można sprzedawać surowce naturalne. No do tej pory te państwa sprzedawały je przede wszystkim do Rosji albo przez Rosję, tak? Czy to ropę, czy to gaz. No, w tej chwili Rosjanie będą wyparci z tego rynku i Chiny będą bezpośrednio kupowały te surowce od tych państw Azji Centralnej. To jest proces nieunikniony, tutaj nikt tego nie zatrzyma, to jest po prostu jak woda, to się wlewa i w sposób naturalny nastąpi przejście na tą chińską stronę mocy. To jest moim zdaniem kwestia 20 lat. Przy założeniu oczywiście, że Rosja, no bo Rosja wyjdzie z tej wojny bardzo mocno osłabiona, to też no, widzieliśmy chociażby na propozycji, gdzie Rosjanie chcieli kupować po prostu czołgi i różnego rodzaju uzbrojenie w Chinach. Trzeba też jeszcze inną rzecz powiedzieć, że ta obecna wojna, największym wygranym tej wojny to są właśnie Chiny. To są właśnie Chiny, które nie tylko mają sąsiada, który się wykrwawia i który będzie przez 10-15 lat technologicznie zapóźniony, ale również tak samo jest z drugim przeciwnikiem Chin, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, które również są zaangażowane przecież w ten konflikt i też posyłają uzbrojenie na Ukrainę, mają mniejsze zapasy, muszą więcej tego wyprodukować. Także największym wygranym to są Chiny. My oczywiście nie do końca rozumiemy chińskie działania, bo to jest specyficzne, my mamy trochę inne myślenie niż Chińczycy, no ale ja myślę, że jeżeli chodzi o Chińczyków, to oni tutaj na tym wyjdą najlepiej za jakieś 20 lat. Wróćmy zatem na Kaukaz, od którego rozpoczęliśmy rozmowę. Wyjątkowa sytuacja w Gruzji. Rosjanie również szturmują granicę z Gruzją. Mówi się o tym, że właściwie już na granicy pojawił się, Rosja utworzyła taki punkt mobilizacyjny. Gruzini są chyba w dosyć trudnej sytuacji. Też pojawiła się informacja o tym referendum, znaczy taka deklaracja polityczna jednego z polityków gruzińskiego marzenia o tym, żeby sprawdzić Rosjan, czy ten drugi front byłby akurat możliwy. No właśnie, Gruzja ekonomicznie bez rosyjskich turystów, jak sobie poradzi? No tak, może turystów nie ma, ale są ci, którzy przyjeżdżają do Gruzji, to też mają pieniądze. Oni w tej chwili zalewają wręcz Gruzję rublami do tego stopnia, że rząd musiał tam sztucznie korygować kurs lari. No proszę sobie wyobrazić, że do tej maleńkiej Gruzji, bo głównie Rosjanie jeżdżą do Tbilisi, tak? Nagle w Tbilisi w ciągu kilku dni pojawiło się 100 tysięcy osób. 100 tysięcy osób, którzy muszą wynająć mieszkania, którzy muszą coś zjeść, za chwilę będą szukać jakiejś pracy albo pracują też zdalnie. Gruzja jest w takiej dziwnej sytuacji, bo jak mi ostatnio opowiadała koleżanka, która pracuje tam w Gruzji, że w zasadzie Gruzini występują w roli takich kelnerów, że Rosjanie chodzą po restauracjach, zachowują się w sposób taki już bardzo arogancki, no niektórzy restauratorzy na przykład wymagają od Rosjan, zanim wejdą do lokalu, podpisania takiej deklaracji, że Rosjanie są okupantami, aż kilka banków gruzińskich wiem, że wymaga na przykład, jak się zakłada konto w Gruzji i ktoś ma obywatelstwo Federacji Rosyjskiej, no to musi podpisać taki dokument, że on się zgadza, że Rosja to jest właśnie kraj okupujący nie tylko Ukrainę, ale też i Gruzję. Wszyscy mówią, że coś się w tej Gruzji wydarzy. Rzeczywiście, no bo 100 tysięcy ludzi, którzy mniej więcej mają podobne poglądy, którzy, bo to tak, to nie wszyscy ci, którzy uciekają z Rosji do Gruzji, to są jakby no nastawieni antyrosyjsko. Często są to ludzie, którzy wcześniej na samochodach mieli naklejki Z, tak? I popierali Putina, ale dopóki oni nie dostali wezwania, to wszystko było okej. No teraz tylko uciekają, ponieważ dostali wezwanie. Tak? Także to nie jest tak, że to jest 100 tysięcy antyputinowskich ludzi, którzy antyrosyjskich. Nie. Część z nich to są po prostu Rosjanie, którzy do tej pory to popierali. Tylko jeżeli ich to nie dotyczyło, no to było fajnie. A teraz, kiedy przyszło wezwanie do wojska, to już jest troszeczkę gorzej. To będzie bardzo duży problem dla Gruzji, bo pamiętajmy, że w Gruzji też mamy kwestię bezrobocia, też mamy kwestię szukania pracy przez Gruzinów. Oni jeszcze mają możliwość bezwizowych podróży tutaj do Europy, ale ja coraz częściej słyszę, że to będzie prawdopodobnie cofnięte. Sami przecież na pewno widzimy tutaj na ulicach polskich miast, że czasami można trafić na taksówkarzy, na Gruziny, różne piekarnie, oni się próbują tutaj instalować, ale w Gruzji to nie wygląda tak pięknie, to niestety to nie jest kraj, w którym można znaleźć dobrą i stabilną pracę, no i jeszcze teraz mamy na dodatek 100 tysięcy Rosjan, którzy być może zostaną dłużej,
którzy być może założą swoją partię polityczną, którzy być może będą się domagali jakichś praw, będą czegoś żądali od Gruzinów, no to jest taka trochę mina założona. Ja się tu nie dziwię tym politykom, o którym pan mówił, że oni chcieliby doprowadzić do sprawdzenia, no ale fizycznie jest to niemożliwe. No jeżeli w ciągu kilku dni do kraju wlewa się 100 tysięcy osób, to jest to niemożliwe, no to jest tak samo jak w przypadku Polski i Ukrainy, tak, gdzie do Polski przyjechało kilka milionów Ukraińców i też jest niemożliwe sprawdzenie każdego, kto to jest, co on robi, gdzie pracuje i tak dalej, i tak dalej. Więc no, Gruzja ma murowane problemy. Nie wiemy tylko jakie, ale w którymś momencie no, może się okazać, że tak jak mówiła mi koleżanka, że Gruzini po prostu będą kelnerami, którzy będą obsługiwać Rosjan w tych restauracjach i się nagle okaże, że to oni im usługują, a nie odwrotnie. Także będzie problem. Myślę, że w tragicznej sytuacji znajduje się również Armenia, która w ogóle chyba ormiańskie elity, którym chyba zawalił się chyba cały polityczny świat i właściwie Armenia jest w takiej sytuacji trudnej, sytuacji bez wyjścia. Upadek polityki Paszyniana. Jeszcze niedawno sam informowałem i rozmawiałem z ekspertami na temat jakiegoś takiego pojednania pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią tutaj nawet i pojawiły się wątki tureckie normalizacji stosunków. No i Ormianie, którzy no, szukali alternatyw dla swojej polityki zagranicznej. Czy taką alternatywę dzisiaj jakokolwiek mają? No to jest niestety tragiczny problem tego państwa. Ja, tak jak pan, też mam takie zdanie, ale niestety mam takie wrażenie, że te elity polityczne, one nadal tkwią w jakiejś innej rzeczywistości, że bardziej my na zewnątrz widzimy miejsce, w jakiej się Armenia znalazła i jakby szukamy bardziej takich rozwiązań, które by tam były potrzebne, ale oni tego nie widzą. Tu na tym polega problem. I to nie jest też tak, jak pan mówi, że ta polityka Paszyniana przegrała, że on przegrał. Nie, no proszę zauważyć, że on jest cały czas premierem. On cały czas jest premierem, on ma poparcie, on ma większość w parlamencie. To wszystko jest demokracja, nikt nie może mu nic zarzucić. Oczywiście ulica protestuje, tak? Jest tam kilka ugrupowań czy grup, które no, dosyć mocno protestują przeciwko tej polityce. Tak dla ciekawości może powiem, że jednemu z nich przewodniczy były ambasador Armenii w Polsce Edgar Gazarian, który dosyć mocno się zaangażował właśnie w te protesty. No ale tam nie ma wspólnego frontu. No, to jest to, co my znamy tu z naszego własnego wewnętrznego podwórka, że w Armenii nie ma w chwili obecnej jednej takiej siły politycznej, która byłaby w stanie odsunąć Paszyniana od władzy. No, pamiętajmy, że Paszynian sam odsunął od władzy Serża Sarkisiana. Wydawałoby się to niemożliwe, tak, że rozbić ten cały układ, który rządził Armenią od 20 lat, a jemu się to udało. Więc jeżeli on to zrobił, no to on doskonale zna te metody, jakimi to się robi i potrafi zapobiegać temu. Więc mamy teraz taką dziwną sytuację, że społeczeństwo jest całkowicie przeciwne Paszynianowi. Większość ludzi się nie zgadza z tymi planami właśnie traktatu pokojowego z Azerbejdżanem, z otwarciem z granicy z Turcją, no a parlament i sam Paszynian no, próbują dalej to ciągnąć. Tak? I tutaj ja często mówiłem ormiańskim znajomym, że tam jest potrzebny taki okrągły stół. Wy po prostu musicie usiąść przy tym okrągłym stole i się zastanowić, jakie są priorytety tego państwa. Kto jest waszym patronem? Co trzeba robić, czy z Azerbejdżanem się układamy, czy nie, czy stosujemy metodę siły, tak? No bo proszę zobaczyć, z jednej strony Armenia prowadzi te dyskusje, rozmowy nad traktatem, a z drugiej strony Azerbejdżan po prostu ostrzeliwuje Armenię, więc tu jest coś nie tak, tak? Musimy też pamiętać, że Azerbejdżan nie jest krajem demokratycznym, to jest po prostu kraj bardzo autorytarny, bym powiedział sułtanat, tak? Gdzie tutaj nie ma jakiejś dyskusji politycznej, to wszystko jest uzależnione od jednego człowieka. A po drugiej stronie mamy Armenię, gdzie jest demokratycznie wybrany premier, gdzie mamy parlament, gdzie generalnie są, no są jakie są, takie są, ale elementy demokracji. Więc tu politycznie ten kraj niestety jest w bardzo ciężkiej sytuacji. Ja nie chcę być złym prorokiem, ale jeżeli dalej to tak będzie trwało, to jest kwestia czasu, kiedy Armenia straci swoje południe, czyli ten rejon Siunik, Zangezur, kiedy stracą właśnie połączenie z Iranem i to południe zostanie zajęte przez Azerbejdżan, którzy poprzez Armenię dojdą do Nachiczewania. Natomiast jeszcze z drugiej strony chciałem powiedzieć o tych Rosjanach, którzy przyjeżdżają do Armenii, którzy przyjechali, bo my w tej chwili widzimy ten masowy napływ Rosjan do Gruzji, a zapomnieliśmy, że na początku, jak rozpoczęła się wojna na Ukrainie, to pierwszym krajem, do którego przyjeżdżali Rosjanie, to była właśnie Armenia. No w Armenii w tej chwili jest około 80 tysięcy
osób z Rosji, to są ludzie, którzy albo pracują właśnie zdalnie, czyli tak zwani ITI-ściki, tak? Albo ludzie, którzy prowadzą jakieś biznesy, firmy i z Armenii mogą to robić. Proszę pamiętać, że w Armenii działają te wszystkie karty MIR i ten cały taki system finansowy, więc jakby ludzie nie mają tutaj problemu z płaceniem, z funkcjonowaniem w tej strefie rublowej. Poza tym też Armenia jest praktycznie krajem dwujęzycznym, więc też nie ma tutaj pod tym względem problemu. No oczywiście spowodowało to 100% wzrost wynajmowanych mieszkań w Erywaniu, wzrost cen oczywiście w restauracjach, no ale to akurat na plus, to jest akurat bym powiedział na plus. Armianie sobie bardziej chwalili, że tyle Rosjan właśnie i to wykształconych Rosjan przyjechało do Armenii i chcą zostać na dłużej. Do tej pory to z Armenii ludzie wyjeżdżali i wyjeżdżają nadal, więc to była bolączka, a tu nagle w ciągu kilku miesięcy pojawiło się 80 tysięcy osób, często z pieniędzmi, jak mi opowiadali znajomi, to w Erywaniu Rosjanie wynajmowali mieszkanie nie na miesiąc, na dwa, tylko od razu na rok. Zdawali sobie sprawę, że posiedzą tutaj dłużej i, no i wygląda na to, że rzeczywiście mieli rację. Także no tutaj Armenia jest w takim naprawdę bardzo ciężkim położeniu, bo politycznie to się wszystko tam rozpada, nie klei. Mamy taką sytuację, że mamy tą prodemokratyczną większość w Armenii Nikola Paszyniana, ale niestety na przykład w Górskim Karabachu nadal to są osoby związane z tymi poprzednimi władzami i tutaj iskrzy, tak? I te poprzednie władze, ci ludzie z tych poprzednich elit próbują wrócić na scenę polityczną, tylko że oni nie mają jakiegoś programu konkretnego. To wszystko właśnie polega na tym, że tutaj nie ma osoby, która by powiedziała: słuchajcie, dobrze, ja mam wizję taką czy taką, tylko to jest na zasadzie: dzisiaj ty rządzisz, jutro ja chcę rządzić, tak? I to jest chyba największa bolączka tutaj Armenii, że tutaj nie ma jasnej wizji, jasnego planu. Kogoś, kto by powiedział: słuchajcie, nie da rady się dogadać z Azerbejdżanem. No niestety musimy postawić na innego patrona. Trzeba zbudować silną armię. To jest, wydaje mi się, podstawa dla Armenii. Trzeba zbudować silną armię, ale nie takich, o takich wzorcach radzieckich, sowieckich, jak to jest w tej chwili, tylko taką typu zachodniego, tak, z jakimś finansowaniem ze Stanów Zjednoczonych, z Unii Europejskiej, no, coś takiego. To nie może być kraj, którego armia jest tylko w Erywaniu, jest mnóstwo generałów, oficerów, a jak przychodzi co do czego do walki, no to giną 18-19-letni żołnierze. Ja powiem, rok temu jak jeździłem po południowej Armenii, to w każdym mieście zachodziliśmy ze znajomymi na cmentarze. I proszę mi wierzyć, cmentarze były pełne 18-19-letnich chłopców. Rzadko kto miał więcej niż 30-40 lat. To byli głównie chłopacy, którzy mają 18-19 lat. Tacy chłopacy ginęli w tej wojnie. To jeszcze na zakończenie chciałem zapytać o wątki gospodarcze, jak właściwie i Armenia, i Azerbejdżan radzą sobie z tym kryzysem na wschodzie i również właśnie pod kątem tego portfela zwykłego mieszkańca. W przypadku Azerbejdżanu niewiele wiemy, bo tam trzeba po prostu być, żeby to zobaczyć. No, w przypadku Armenii no, to jest po prostu coraz drożej, coraz biedniej, coraz więcej ludzi chce po prostu stamtąd wyjechać. Jakby no, wyjazd z Armenii no, to jest jedyna szansa. No teraz ostatnio okazało się, że Ormianie wpadli troszeczkę w taką pułapkę. Po kilkadziesiąt tysięcy Ormian rocznie składało wnioski o obywatelstwo Federacji Rosyjskiej. To teraz nagle okazało się, że ci młodzi mężczyźni, Ormianie, którzy mają rosyjskie obywatelstwo, idą do wojska. I za chwilę już są akcje, że Ormianie służą w rosyjskiej armii jako żołnierze, tak? Ale to są osoby, które mają obywatelstwo Federacji Rosyjskiej, czyli wpadli, byśmy powiedzieli, jak śliwki w kompot. No, szanowny panie redaktorze, no co może być w kraju, który jest na skraju wojny, w którym cały czas utrzymuje się wrzenie? No, jakie inwestycje można prowadzić w tym kraju? Czy pan by zainwestował, mając $1 milion w takim kraju, gdzie za chwilę może się okazać, że ten kraj przestanie istnieć albo że nastąpi atak na coś, że będzie zniszczona infrastruktura? No, to samo przez się, tam jest tylko niestety kapitał spekulacyjny i ten kapitał spekulacyjny, jak pan doskonale się orientuje, on dzisiaj jest, ale jego jutro rano już może nie być. Więc ten kraj nie ma niestety podstaw do jakiegoś rozwoju gospodarczego, do czegoś, na czymś można było zarabiać. No, tutaj takim lekiem byłoby otwarcie tej granicy z Turcją, bo to rzeczywiście otwarcie tureckiej granicy dla tego biznesu, dla handlu, no, po pierwsze spowodowałoby masowy napływ tańszych towarów dla przeciętnego obywatela. To by się stało od razu. Bo w Armenii nie jest wcale tanie, tam jest drogo, bo tam wszystko trzeba z zewnątrz przywieźć. Teraz jak to przywieźć, jeżeli granica z Azerbejdżanem zamknięta, granica z Turcją zamknięta,
granica z Gruzją są tylko dwa przejścia graniczne, no i z Iranem jedno, no ale co można przywieźć z Iranu, tak? No i to wszystko musi być przywiezione z zewnątrz. Nie ma tego obrotu, nie ma tego handlu. No na to liczy niby premier Nikol Paszynian, że po uregulowaniu tych spraw z Azerbejdżanem da się otworzyć tą granicę, ale ja tutaj nie oczekiwałbym jakichś tam cudów. No tu, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, to otwarcie granicy z Turcją przynajmniej przeciętnemu obywatelowi wyszłoby in plus, bo mówię, mnóstwo towarów by od razu staniało, tak? W tej chwili nie. W przypadku Azerbejdżanu tutaj się nie chcę wypowiadać, bo naprawdę nie znam tej sytuacji, jak w tym kraju wygląda przeciętny obywatel, jak on funkcjonuje, więc tutaj można się jedynie domyślać. No ale jeżeli dotyka ta cała sytuacja wszystkich, no to również i przeciętnych ludzi w Azerbejdżanie to na pewno dotyka. To jeszcze jednym zdaniem dosłownie wspomniał pan profesor, to zapytam, Armenia może przestać istnieć? Może nie tak, nie, że przestanie istnieć, ale po prostu tam zajdą takie zmiany terytorialne, że to, co widziałem na południu, mogę już tego nie zobaczyć. Takie mam wrażenie, jeżeli tam w tym kraju ktoś się nie otrzeźwi, nie zrobi porządku, nie wprowadzi jakiejś takiej armii prawdziwej, zawodowej, która będzie strzegła swoich granic, to się może skończyć źle, to się może skończyć tak, że będziemy musieli kupować nowe atlasy z nową mapą Armenii i część terytoriów nie będzie już po prostu armiańska i to będzie najbardziej przykre, bo ta południowa Armenia to zawsze jest moja ulubiona część Armenii, jak zawsze jadę, to staram się jechać na południe, bo tam jest po prostu jakaś taka magia tego terenu, ale jakoś tak nie chcę być złym prorokiem, jeżeli się nic nie zmieni, zresztą to nie jest tylko moje zdanie, sam ambasador Edgar Gazarian też mi powiedział niedawno, że jeżeli się nic w tym kraju nie zmieni, za 2-3 lata możemy się pożegnać z południem Armenii. Dzisiaj w rozmowie o Azji Centralnej i o samym Kaukazie profesor Krzysztof Fedorowicz z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Panie profesorze, bardzo dziękuję. Również dziękuję. I to już koniec na dzisiaj. Zapraszam na profil podcastu Podróż bez paszportu na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Zachęcam też do wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite oraz Buy Coffee. Do usłyszenia.